Mercenaries Playground of Destruction było trzecioosobową strzelanką o otwartej strukturze rozgrywki i dużą ilością sporych wybuchów zrównujących z ziemią budynki, która wyszła na PS2 oraz pierwszego Xboxa. Nie był to może hit, ale bardzo dobra gra akcji. Kilka lat później nowa generacja konsol, PS2 oraz PC otrzymują kontynuację. Czy podtrzymuje ona dobrą tradycję serii? Witajcie, nazywam się Kwas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest wideo recenzja Mercenaries 2 World in Flames w wersji na konsolę Xbox 360. Najmniej istotną rzeczą w takiej grze jak nowe Mercenaries jest fabuła, więc i tutaj nie należy ona do specjalnie wymyślnych. Główny bohater, którego wybieramy spośród trójki najemników, trafia do Wenezueli. Przyjmuje misję od jakiegoś podejrzanego faceta, a po jej wykonaniu zamiast zapłaty dostaje kulkę w tyłek. Czarny charakter przejmuje władzę w kraju, a nasz bohater, poirytowany chwilową niemożnością siedzenia, poprzysięga zemstę na zdradliwym tyłkogromcy. Niby dlatego, że nie dostał zapłaty, co zostaje podkreślone wypowiedzianymi z nienawiścią słowami: wszyscy płacą. Everybody pay. Ale dobrze wiemy, co bohater chciał powiedzieć. Nikt nie strzelał mi w tyłek i jeszcze żyje! Niby wybieramy na początku między trzema najemnikami: szwedzkim wikingiem, łysym afroamerykaninem i zwinną azjatką. Ale opowieść jest praktycznie dla każdego z nich taka sama, a i nawet nie ma za dużych różnic w rozgrywce, bo jedyne odróżniające bohaterów cechy to odpowiednio przyspieszone samoleczenie, możliwość noszenia większej ilości amunicji oraz szybsze bieganie. Żadna z tych cech nie ma dużego wpływu na zabawę, a ja wybrałem wytatuowanego Szweda, bo wyglądał najbardziej złowrogo. Graficznie Mercenaries 2 jest dość pomieszane, gdyż otoczenia, rzeźba terenu, zabudowania oraz roślinność wyglądają całkiem nieźle. Pojazdy są przyzwoite, a modele postaci należą do brzydkich i nieciekawie animowanych. Z dźwiękiem jest całkiem nieźle, gdyż dyskretny symfoniczny podkład stanowi dobre tło dla akcji, a głosy głównych postaci są dobrze dopasowane i tworzą specyficzny klimat. Sure, I'll take your money. Gorzej jest z wypowiedziami przypadkowych żołnierzy na polu walki, których teksty często się powtarzają i są nieciekawe. Ogólna konstrukcja rozgrywki wygląda naprawdę interesująco. Poruszamy się po ogromnym, otwartym terenie wirtualnej Wenezueli. Wykonujemy misje na zlecenie 5 frakcji, które mogą nas lubić lub nie. Możemy wysadzić każdy budynek w powietrze, korzystać z ogromnej puli pojazdów i kilkunastu rodzajów nalotów, pomagających efektownie równać z ziemią całe miasteczka. Niestety ogólna koncepcja jest o wiele lepsza od wykonania. Sam rdzeń rozgrywki, czyli piesze strzelanie, jest bardzo dziwny. Nasz bohater przypomina swoim zachowaniem czołg, któremu prawie nic nie da się zrobić bez wyrzutni rakiet albo wysokokalibrowego działa. Nie wiem, czemu służy licznik zdrowia, gdyż ze 100 do 10 poziom życia naszego najemnika spada momentalnie, ale od 10 do 0 dociera wielokrotnie trudniej. Tak naprawdę trzeba dwa razy pod rząd oberwać z jakiegoś dużego kalibru, aby zginąć, a przez to gra robi się nieco trudna dopiero pod sam koniec. Co osobliwe, mój Szwed potrafi wypaść z helikoptera i spaść na pysk z wysokości kilkuset metrów, a następnie podnieść się, otrzepać i poczekać moment, aż wróci mu zdrowie. Twardziel. Wikinga nie rusza też za bardzo zderzenie z czołgiem, gdyż tylko eksplozja może go przewrócić, a wielotonowe pojazdy jedynie go przesuwają. Kto wymyślił tę idiotyczną mechanikę postaci? Samo strzelanie jest zupełnie niesatysfakcjonujące, gdyż większość broni ma zbyt duży rozrzut, aby precyzyjne ułożenie celownika na wrogu miało większe znaczenie. Pozostaje tylko strzelać i mieć nadzieję, że kule trafią. Poza tym samych broni jest niezbyt wiele, zaledwie mała garstka, a różnice między karabinami są ledwo odczuwalne. Na szczęście nasz wiking uzbrojony jest w łokieć zagłady i kolbę apokalipsy, które kładą trupem każdego żołnierza przy pierwszym ciosie i przesuwają uderzane samochody. To zabawne, o ile łatwiejsza stała się gra, kiedy w wielu sytuacjach zacząłem podbiegać do wrogów i nawalać ich kończynami zamiast strzelać. Irytująca jest też nadzwyczajnie nieudaczna sztuczna inteligencja przeciwników. Są oni tak beznadziejni, iż zabijanie ich jest wręcz dobrodziejstwem dla ludzkości, której pula genetyczna nie powinna zawierać równie bezdennej głupoty. Zbiór dostępny w grze pojazdów jest naprawdę imponujący, a w jego skład wchodzą samochody, helikoptery, łodzie, czołgi, samobieżne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych itd. Model jazdy nie należy do specjalnie satysfakcjonujących czy realistycznych, ale działa poprawnie i nie psuje rozgrywki. I co zabawne, nasi najemnicy świetnie radzą sobie także ręcznie z przejmowaniem pojazdów. Z samochodów po prostu wywlekają wroga, ale cięższe wehikuły oraz helikoptery, do których można podczepiać się kotwiczką, wymagają od gracza naciśnięcia kilku przycisków pojawiających się na ekranie w odpowiednim czasie, aby siłowo wyperswadować kierowcy jego poczucie własności danego pojazdu.
Niestety scenki te, chociaż widowiskowe, są przydługie i wielokrotnie ich przechodzenie dość szybko obrzydzi każdemu obowiązkową czynność przejmowania środków transportu. Ciekawym i naprawdę fajnym smaczkiem jest to, że każdy helikopter posiada wysuwany chwytak, umożliwiający podnoszenie dużych obiektów. Zrzucanie wielkich cystern z paliwem na głowy przeciwników jest niezapomnianym, bezcennym przeżyciem. Po tym opisie omawiany tytuł mógłby wydawać się słabą grą z kiepską mechaniką, ale to nie do końca prawda. Tak naprawdę, dobra mechanika, grafika, fabuła i sterowanie nie są ważne w grze, jeśli tylko posiada ona ogromne, potężne eksplozje. Mercenaries 2 to gra o rozwalaniu, wysadzaniu, demolowaniu. Każdy obiekt i budynek na terenie wirtualnej Wenezueli da się zniszczyć. Ale nie tak jak w Battlefield Bad Company, po jednej ścianie. Tutaj dosłownie zrównujemy z ziemią całe budynki, dzielnice i miasta. Do dyspozycji gracza oddane zostało kilkanaście rodzajów wsparcia. Od artylerii i bomb odłamkowych, przez naloty dywanowe i ostrzał rakietowy, aż do drobnej, przystosowanej do burzenia dużych bunkrów, taktycznej głowicy nuklearnej. Popatrzcie tylko. Wysadzanie Wenezueli w powietrze to świetna zabawa, bardzo widowiskowa i doładowana systemem fizycznym, która naprawdę potrafi wciągnąć. Bez tej siły ognia, którą oferuje wsparcie z powietrza, Mercenaries 2 nie byłoby równie zabawną grą. Niestety, omawiany tytuł nie ustrzegł się też pewnej dozy irytujących błędów. Mój Wiking czasem wpadał w podłoże, raz jego wrogowie całkowicie utracili zdolność strzelania, a innym razem czerwona mgiełka sygnalizująca otrzymanie sporych obrażeń nie chciała bardzo długo zniknąć z mojego ekranu. Szwedzie, otrzyj krew z oczu, bo zasłania mi piękne eksplozje! Smacznym dodatkiem do gry jest tryb kooperacji dla dwóch graczy, który umożliwia wspólne przejście całej gry. I chociaż nie ustrzegł się on swego własnego bagażu błędów technicznych, to potrafi przynieść wiele zabawy. Niestety, poza dwuosobowym rozgryzaniem kampanii, omawiany tytuł nie oferuje innych form rozgrywki sieciowej. Mercenaries 2 World in Flames jest grą, której daleko jest do ideału z jego osobliwą, nieprzemyślaną mechaniką oraz licznymi błędami. Ale pomimo tego otwarta struktura rozgrywki, ogromna pula pojazdów, sporo przyjemnych misji, wielka mapa i możliwość niszczenia wszystkiego, co się na niej znajduje przy użyciu narzędzi zapewniających niespotykanie dużą siłę ognia, zapewniają omawianemu tytułowi dość mocne 7 na 10. Miłego obracania Wenezueli w perzynę. Game on!